Dzień dobry, Arminius z tej strony. Witam serdecznie na kolejnym odcinku poświęconym Lidze Polskich Młotków. Tym razem znów liga elektorska, ta niższa liga od Ligi Cesarskiej, czy jak to woli, Ligi Imperatorskiej. I mam dzisiaj dla was mecz, który rozegrałem ja. Tak więc będę komentował swój własny mecz, który rozegrałem z orkowym wodzem. Orkowy wódz, bo od niego zacznę, jeśli chodzi o omawianie buildów, gra królami grobowców. Jak już widzicie, ja natomiast gram jaszczuroludźmi. No i słuchajcie, omówmy szybciutko buildy. Orkowy wódz ma tak, na pierwszej linii szkieletów wojowników oraz trzy oddziały straży grobowców. Dalej ma, jeśli chodzi o piechotę, tutaj zobaczcie taką zamykającą formację straży grobowców z halabardami. Ma dwa sarkofagi dusz, ma oddział uszatków z wielkimi łukami. Do tego jest kapłan z magii śmierci, kapłan Lisz, z pijawką i zdaje się losem Biuny. No, tak jest. No i do tego jeszcze jest książę grobowców. Czy on na czymś konkretnym jest? Na jakimś koniku? Tak jest, na koniku. I królowa, wielka królowa Kalida na swojej kobrze. Tak się prezentuje dosyć defensywny build Tomb Kingsów, który wystawił do walki przeciwko moim jaszczurkom orkowy. Zdaje się, że orkowy pierwszy wybierał, on wybrał sobie Tomb Kingsów, ja skontrowałem je jaszczurkami. No i co wziąłem? Na pierwszej linii mam trzy oddziały wojowników Saurusów z tarczami. Na drugiej linii jest kohorta skinków z oszczepami, wspierana przez dwa oddziały świątynnej straży. Do tego mam po dwóch stronach włóczników na zimnokrwistych. Z jednej strony wspieram tę kawalerię Kroggarem z boską ręką, z drugiej strony wspieram Karnozaurem dzikim. No i mam kapłana skinków magii niebios, który ma uderzenie wiatru i piorun Uranona. O tak, tę literkę trzeba kliknąć, ok. No i cóż, jedziemy z koksem, nie? Jak to się mówi. Co robi orkowy? Orkowy po prostu ostrzeliwuje naprawdę bezlitośnie tymi sarkofagami moich wojowników Saurusów z tarczami. Ja tutaj boską rękę zastosowałem przeciwko Kalidzie. No i zobaczcie, ładnie jej HP zeszło. I staram się piorun Uranosa, czy tam Uranona, na sarkofag wysłać. No w sumie to mi nawet nieźle wyszło i staram się jak najszybciej przebić tutaj dzikim karnozaurem, mając nadzieję, że zaatakuje sarkofag, ale zobaczcie, orkowy już atakuje księciem grobowców i królową Kalidą. No i przede wszystkim strażą grobowców z halabardami, która jest dobra na karnozaura, który zobaczcie, jak szybko mu spada morale. Jeszcze się wkurzył, więc nie miałem już szansy go stamtąd wyciągnąć. No i naprawdę jest gorąco. Jest gorąco. Ja staram się robić co mogę. Zobaczcie, tutaj włócznikami na zimnokrwistych wjeżdżam. Ale naprawdę jest ciasno. Teraz tutaj, zobaczcie, jest jakaś okazja, żeby się wbić, ale nie mam żadnej mobilnej jednostki w tym miejscu. Jedynie świątynną straż. Kroggar też wjechał. I ulepszoną pijawkę dostał od kapłana Lisza z domeny magii śmierci. Tutaj staram się chyba znowu piorun Uranona na straż grobowców, ale jednak lepsze byłoby to zionięcie. Tu zobaczcie, Kroggar złapany przez orkowego wodza, ale wydostałem się Kroggarem. On ma ten taki... taką umiejkę z takim wybuchem odpalanym, przez co może uciec z gęstej atmosfery, ale niestety książę grobowców ruszył w pościg za Kroggarem. No i nie da mi spokoju, chłop. Dlatego ja wysłałem szybciutko karnozaura, żeby wspierał mojego lorda. No i staram się tutaj, słuchajcie, coś kombinować, na ile to możliwe.
moimi jaszczurkami, ale tu jak widzicie, no taki dosyć szybki pojedynek. Raczej długo nie będzie trwał, zobaczcie, z 3 minuty, a mój build jest już zaorany. Mam wrażenie, że nie trafiłem z buildem na tych Tomb Kingsów, totalnie. Nie trafiłem i nie mogłem się do tych sarkofagów, zobaczcie, przebić. One sobie ciągle mogły strzelać bezkarnie, więc to była moja zmora, naprawdę. Te pioruny Uranona w sumie lepsze byłyby chyba na sarkofagi, które zobaczcie, jak orają mi skinków teraz. Karnozaur, zobaczcie, zajął się tym księciem grobowców, ale już jest wystraszony. Krogard z bardzo małym HP, ale chyba jeszcze jedną rękę bogów ma w rękawie, dokładnie tak. No i w Kalidę weszła ta ręka. No ale to nie wystarczy, żeby ją załatwić. Staram się ją załatwić teraz Świątynną Strażą. I zleciałem tu na sarkofag, zobaczcie, jeden chociaż moim kapłanem skinków. Mając nadzieję, że chociaż jeden sarkofag uda mi się jakoś, kurczę, pokonać. Albo po prostu na chwilę wyłączyć, żeby się po prostu uciszył. No i zobaczcie, mój lord zginął. Kalida plus książę grobowców załatwiły mi lorda, więc karnozaurem ruszam za Kalidą, żeby ją skasować orkowemu i jakoś się wymienić lord na lorda, no nie? Ale czy to wyjdzie? Zaraz zobaczymy. No karnozaur ruszył na Kalidę, zobaczcie, bardzo mocno jest już ona obita. Książę grobowców ginie. Kalida chyba ostatecznie też zginie, ale zobaczcie teraz na to, co zostało orkowemu. Wciąż są uszatki, wciąż jest jeden sarkofag, mimo że ten tutaj no, ma kiepsko, jeśli chodzi o sytuację, bo kapłan skinków z magii niebios go obija. To tutaj uszatki, tu sarkofag, tu jeszcze bardzo silna straż grobowców z halabardami. Full HP. Tu druga straż grobowców, 59 modeli, tu straż grobowców z halabardami, po prostu za dużo tego zostało orkowemu i mimo, że nie ma już bohaterów, to mój karnozaur, który nawet tu się na tego sarkofaga, na ten sarkofag, przepraszam, wbije, to już naprawdę no nic nie zrobi, tak? Tym bardziej, że jest straż grobowców jeszcze właściwie cała i zdrowa. Więc orkowy po prostu zaorał mój build jaszczurzy. Albo inaczej, ja sam się zaorałem, bo naprawdę tym buildem nie trafiłem. Totalnie. Nie miałem jak się przebić do tych sarkofagów. Naprawdę dobrze chronił te sarkofagi strażą grobowców z halabardami orkowy. No i skończyło się jak się skończyło. Moją niechlubną porażką, więc jest 1-0 dla orkowego wodza. W sumie to mogę już to przyspieszyć, bo to naprawdę już jest tylko dobijanie tego, co mi zostało. Wielkiej taktyki w tym nie ma. Tak więc gratulacje dla orkowego za jego naprawdę konkretny, defensywny build Tomb Kingsów. No zobaczcie, jak te sarkofagi porobiły. Dobrze, teraz przechodzimy do drugiego pojedynku, gdzie wziąłem sobie zielonoskórych, natomiast orkowy wódz skontrował to wampiratami. No, wampiraci się ostatnio często pojawiają, coś tak mi się wydaje, z tego co nagrywam różne filmiki albo co streamuję, to wampiraci się pojawiają prawie w każdym materiale. Dobra, teraz zacznijmy od mojego buildu. No więc co ja przygotowałem na wampiratów. Przygotowałem tak. Pierwsza linia to gobliny, dwa oddziały, przemieszane z czarnymi orkami, orkowymi chłopakami i ohydnymi tchórzami. Druga linia to dużo strzelania, bo mamy tutaj uczników orków, słuchajcie, trzy chyba oddziały, jeśli dobrze widzę. Jeden, drugi, trzeci i dwa oddziały łuczników goblinów. Dobrze mówię? Tak jest, łuczników goblinów. To wszystko jest wspierane czterema oddziałami debeściaków orków. Dlaczego debeściaki? Bo spodziewałem się jakichś dużych stworów po stronie orkowego, no i musiałem mieć coś do walki przeciwko dużym stworom.
Do tego mamy szamana orków, który ma rozwalacza mózgu i stopę gorka i Grimgora żelazoskórego, jako takiego, wiecie, tanki lorda. Ja sobie go wziąłem i tutaj w Wangardzie Głębokim, zobaczcie, są goblińscy jeźdźcy na leśnych pająkach i tutaj z drugiej strony ukryci są debeściaki orków na dzikach. Co ma orkowy? Orkowy ma... Powiedzmy tak, z tej strony ma dwa oddziały syren i jeden oddział bandy pirackich zombie majtków. Tutaj ma w lesie schowanych zombie majtków z halabardami. Tu też świetnie tą topografię mapy. Ja właściwie wybrałem mapę podorkowego, można powiedzieć. Sam siebie mapą zaorałem. Tutaj właśnie w tym miejscu idealnym dla artylerii orkowy, zobaczcie, zrobił znowu taki defensywną formację. Ma jedną karonadę, dwa razy artylerię pokładową, z czego jedna rorowa. Dwa razy zombie majtki z halabardami i hrabia Noctilus, który ma, zdaje się, topielców i inwokację Neheka. Ja już to widzę, więc nawet nie muszę sprawdzać. Z tej strony orkowy ma znowu bandę pirackich zombie majtków i syreny. Do tego wspiera to wszystko Murngulem, Nenkaczem. I na niebie ma dwa razy desantowców pokładowych z bombami. Tak by się prezentował build orkowego wodza, więc całkiem konkretny, myślę, build. Trochę się go przeraziłem, mówię, kurde, przegrywam 1-0 z orkowym, mówię. W tym momencie bitwy mówię sobie, kurde, chyba tego nie wygram, mówię, ale trudno, idę, może się uda, może nie, zobaczymy. Bo naprawdę orkowy tutaj konkretnie się przygotował. Strasznie ostrzeliwuje moich debeściaków. A ja jak ten głupi lecę, słuchajcie, lecę na syreny, na które uderzam orkowymi chłopakami i goblinami. Ale sobie zobaczmy to starcie. Tu czarne orki na majtki, ale to wiadomo, majtków zaoramy. Jeszcze rozwalaczem mózgu ich tutaj poprzewracałem. No, z syrenami będzie problem, bo one mają magiczne ataki i są naprawdę mocne, te dziewuchy. Zobaczcie, pięknie się biją z orkami. Na razie moimi debeściakami tutaj sobie czekam. W ogóle ich nie ruszam. I stwierdziłem w ogóle, że zrobię tak. Oleję tę stronę i wszystko tutaj rzucę. Tu zobaczcie, stopa gorka wejdzie. Chciał uciec przed nią orkowy, ale nie dał rady i artyleria widmowych upiorów została zaorana i jeszcze na dobitkę tutaj wjechały w nią leśne pająki. Więc mimo, że mogę ich stracić, bo jest tutaj, są tutaj halabardy, są desantowcy, no to wyłączenie tak drugiego oddziału, który naprawdę mnie wkurzał, jest dla mnie świetną wymianą. Tu jeszcze zobaczcie, goblińskie pająki, no nie zdążyły już jechać na karonady. Dodatkowo jeszcze ostrzał z moich łuków wchodził w desantowców pokładowych i zobaczcie, oni też już się boją. Uciekają i są już rozpadający się właściwie, już się rozpadają. Weszło ła. Gringor wbił się na tych zombie majtków sam z halabardami, ale już do niego, zobaczcie, biegną czarne orki go wspierać. Tu orkowe debeściaki orków biją się z kolejnymi halabardami. No i już tutaj zobaczyłem szansę dla mnie, żeby pobiec debeściakami orków właśnie w to miejsce, ale orkowy to widzi i próbuje, a jednak nie, syrenami nie będzie mnie blokował, tylko zombie majtkami. Tutaj zobaczcie, w lesie też biją się syreny z debeściakami orków. I co ciekawe, no gobliny wcześniej były chyba przez nie zaorane, bo gobliny wcześniej tu się biły. Goblinami zacznę objeżdżać syreny, a tu wykorzystałem lukę, żeby łucznikami goblinów się ustawić i móc sobie ostrzeliwać tych desantowców. I już wyjeżdżam debeściakami orków na dzikach, żeby z tej strony właśnie podjechać tutaj na tą górkę i artylerię pokładową razem z Noctilusem zaatakować, bo debeściaki orków na dzikach mają bonusy do walki przeciwko dużym wrogom. Dlatego hrabiego tam chciałem troszeczkę poharasować. Tutaj oczywiście ostrzał w artylerię pokładową wszedł i pewne atuty już zaczynam wyłączać orkowemu wodzowi. Zobaczcie, artyleria pokładowa się rozpadła.
Karonady już nie ma, więc zostały tak naprawdę tak, Murgul Nękacz i troszeczkę Syren, które są problematyczne. Natomiast reszta takich, no, myślę, kluczowych jednostek dla orkowego wodza została skutecznie wyłączona. O, już kolejna tutaj artyleria pokładowa została wyłączona. Hrabia Noctilus tutaj jest troszeczkę obity. I pytanie, czy ja teraz wjadę w niego? Wydaje mi się, że tak, że przypuszczę szarże orkowymi debeściakami na dzikach. Tu zobaczcie, desantowcy wjeżdżają na moich uczników, ale ja mam w pobliżu już ohydne tchórze, które za chwilę rzucą swoją tą bombę dymną i zaczynam uciekać moimi łucznikami, a kolejnymi łucznikami ostrzeliwać tych desantowców. No i generalnie rzecz biorąc, wszystko wskazuje na to, że wyrabia sobie moja armia przewagę. Tu jeszcze tylko dokańczam roboty, żeby rozwalić Murngula ostatecznie i Syreny, na które wjeżdżam od pleców pająkami. Tu moje dziki, rozumiem, przestraszyły się hrabiego Noctilusa, nic dziwnego. Grimgora musiałem też, zobaczcie tutaj, wycofać z kombatu, bo Murngul i Syreny naprawdę go obiły. Grimgor za chwilę dostanie chyba od Noctilusa ten czar nieprzyjemny. Ale Grimgor to, słuchajcie, jest tanki lord, więc jeszcze pożyje. Ważne, że wyszedł na razie z kombatu i jest bezpieczny razem z szamanem orków. No i zobaczcie, 35 modeli debeściaków wraca i uderza na Murngula. No i Murngul właściwie zostanie teraz zaorany. Drugie ła jednocześnie zostało odpalone, tak, Murngula już nie ma. Drugie ła odpalone, został właściwie sam hrabia Noctilus na polu walki przeciwko mojej hordzie zielonoskórych orków, no i hrabia się już rozpada. Wobec czego udało mi się wyrównać. No to jeszcze hrabia, zobaczcie, przywołał zombie majtków i bandę artylerijskich zombie, ale to już na nic mu się nie zda. Hrabia Noctilus padł i mamy 1-1 z orkowym wodzem, ale naprawdę nie było łatwo. Ja się bałem naprawdę, że kiedyś Paweł, pamiętam, grałem na Pawła zielonoskórymi przeciwko jego wampiratom i Paweł, pamiętam, mnie rozwalił tym, że dużo potworów, chyba tam 3 potwory wziął tym wampiratom i one mu w late game'ie ugrały grę. No i czas na trzeci rozstrzygający pojedynek, gdzie ja gram elfami wysokiego rodu, a jaszczuroludźmi tym razem zagra orkowy wódz. Tak więc bitwa się już ładuje i już omawiamy buildzik mój. Mój jest skromny, słuchajcie, build. To jest taki stary build, można powiedzieć, Alarielka z leczeniem plus Gwiezdny Smok. Do tego tani front, ale konkretny front, bo 3 razy włócznicy. Za nimi Straż Morska z Loternu, 3 oddziały. Bardzo dobra jednostka hybrydowa, świetna jeśli chodzi o strzelanie i świetna jeśli chodzi o walkę w zwarciu, bo ma włócznie, więc kawaleria i potwory im niegroźne. I to wszystko zamykam 3 oddziałami Straży Feniksa. Alarielka, oczywiście jak to ona, co ona ma, ochronę pcha albo fa, która daje bonus do obrony w zwarciu i do pancerza, krew ziemi i oczywiście gwiazda Avelornu, no i Gwiezdny Smok, który tutaj ma być tym takim moim głównym, jakby to powiedzieć, główną siłą napędową mojego buildu. On ma tutaj robić brefy, straszyć jednostki, a reszta ma mu tylko dopomagać. Chociaż naprawdę jest konkretna Straż Feniksa, więc w sumie sam nie wiem, czy tylko i wyłącznie Gwiezdny Smok gra pierwsze skrzypce w tym buildzie. No ale na pewno jest on istotnym elementem, bo wydałem na niego kupę hajsu. Co ma orkowy? Orkowy ma w pierwszej linii mieszankę wojowników Saurusów z tarczami i 2 oddziałów skinków czerwonych grzebieni, w tym raz rorowych, czyli kohortę Soteka z tą umiejką do nieumieralności modeli. Druga linia to na flankach włócznicy Saurusów z tarczami. Do tego mamy Bastylodona ze słonecznym kryształem, watahę polujących salamander,
kapłana z Kingów z magią bestii, który ma stado zagłady i przyzwanie mantykory, i Kroggara, który oczywiście ma boską rękę. Czy tam rękę bogów? Sorry. To jest ręka bogów, zdaje się. Tak. Chyba tak. Dalej mamy świątynną straż i włóczników na zimnokrwistych. A więc trochę mobilności też orkowy ma. No i dobra. Na ubitych polach i lasach przed miastem Altdorf, pod jego bramami, spotykają się elfy wysokiego rodu i jaszczuroludzie. Cóż za walka? Ludzie z Imperium oglądają. Stoją na murach i patrzą, jak to starcie się potoczy. Co robi Arminius? Wujek Arminius robi oczywiście brefa od boku na Saurusów. No i widzicie, że jakieś tam obrażenia to zadało. Tutaj rękę bogów na Gwiezdnego Smoka rzucił Kroggar niepotrzebnie. Lepiej by to było Valarielkę chyba zrobić. Ona jest bardziej miękka od smoka. No i ostrzeliwuje kohortę, przepraszam, nie kohortę, tylko skinki, czerwone grzebienie, wiedząc, że one nie mają tarczy i pancerza i że mogą sobie na to pozwolić. Tutaj orkowy, zobaczcie, już ruszył w atachą polujących salamander, bo one naprawdę potrafią zrobić kuku. Kuku? Tak, chyba tak się mówi, kuku. Potrafią zaszkodzić na pewno Alarielce, no ale wykonały tylko jedną salwę ognistą i sobie już poszły w cholerę. Wobec czego orkowy nie próżnuje i wysyła Saurusów i skinki na moje włócznie. Ja tutaj przesunąłem Straż Feniksa, żeby starła się z włócznikami Saurusów z tarczami. I poleciałem na drugą stronę smokiem i Alarielką i rzuciłem się na skinki te rorowe, na kohortę Soteka. Zapomniałem, że oni są niezłomni. Poza tym, że mają tą umiejkę do nieumieralności modeli, która tam działa przez ileś sekund, no ale jednak stwierdziłem, że to będzie dobry cel do tego, żeby się na nich rzucić. I Kroggar, zobaczcie, atakuje Alarielkę, ładnie tutaj już ją obija, dlatego postanowiłem, że Straż Feniksa ruszę na Kroggara. I tu zobaczcie, Bastiladon naprawdę ładnie obił mi raz, że Straż Morską z Loternu, dwa, że Straż Feniksa. Ale ja nie jestem dłużny i zobaczcie, Straż Morska ostrzelała w atachę polujących salamander, troszeczkę je nie wymikrował tego oddziału orkowy wódz, no i teraz ona niestety ucieka w popłochu. Teraz oczywiście ostrzał skupiam na Bastiladonie, który troszeczkę jest irytujący, wobec czego no, mam ochotę go załatwić, tak? No i sytuacja wygląda tak, że zobaczcie tutaj na Straż Feniksa zrobił taki manewr oskrzydlający orkowy włócz, wjechał włócznikami na zimnokrwistych, ale Straż Feniksa jest naprawdę przekozacka i zobaczcie, z jednej strony włócznicy Saurusów, z drugiej strony włócznicy na zimnokrwistych, a ona się dalej trzyma i ma niewielką przewagę. Co ciekawe, o, czy będzie kolejny bref? Tak jest, kolejny bref na wojowników Saurusów i mamy przyzwanie Mantykory, drodzy Państwo. Mantykora, która, no, pewnie będzie chciała gonić Alarielkę. Czy nie? No, ręka bogów świetnie, teraz ręka bogów świetnie weszła w Alarielkę. Oczywiście będę musiał ją leczyć. Mam przecież Earthblooda. A jednak Mantykora, zobaczcie, rzuciła się na Straż Morską z Loternu. I tutaj widzę, że przebija się też oddział włóczników na zimnokrwistych. Za chwilę się przebiją wojownicy Saurusów. Tu więc rzuciłem z lewej strony, zobaczcie, Gwiazdę Avelornu, żeby leczyła mi tą Straż Feniksa, bo wiedziałem, że to jest to jednostka, która mi się może przydać, a smok póki co i Alarielka są jeszcze w miarę zdrowi i oni ruszyli za Kroggarem, który no wyrwał się na razie i uciekł, no ale to z kolei kapłan Skinków jest wolny. Bo Bastiladon już ostrzelany ładnie przez Straż Morską z Loternu i na razie nie ma szans, żeby go jakoś obić. Tu kolejny bref wchodzi na Świątynną Straż, ale Świątynna Straż się ruszyła i troszeczkę, no, chyba ją to podratowało. Chociaż jakieś tam HP spadło. I tutaj zobaczcie, Alarielką atakuje kapłana Skinków. Smokiem też na niego wjeżdżam, żeby już dokończyć dzieła. A orkowy wódz stara się uprzykrzyć życie mojej Straży Morskiej Mantykorą i Kroggarem, chociaż Kroggar musi chyba uciekać, zwijać się, bo Straż Morska go ładnie ostrzeliwuje. Włócznicy na zimnokrwistych zaorani, tutaj ostatecznie, zobaczcie, Straż Feniksa wygrała z tym oddziałem
włóczników saurusów. Kapłan Skinków ucieka. Tutaj zobaczcie, jest Wataha Salamander polujących, o której najwyraźniej zapomniał orkowy i jej nie ruszył. O, ale pudło, zobaczcie. Chyba chciał trafić Valarielkę Bastyladonem orkowy, ale się niestety nie udało. Ja początkowo chciałem wysłać ten oddział Straży Feniksa na Bastyladona, ale stwierdziłem, że może jednak lepiej tu wspomogę moją piechotę, a przecież mogę Bastyladona załatwić smokiem i Alarielką. A widzę, że Alarielka jednak pokusiła się jeszcze kapłana dokończyć. A na Bastyladona, o ładnie dostała ostrzał, a na Bastyladona rzuciłem smoka, którego tego właśnie Bastyladona teraz wspiera Krogar, no bo smok, zobaczcie, no silny jest taki, tego Bastyladona już autuje. No i Krogar, myślę, nie wspomoże go. Nie będzie w stanie go wybronić. Jeszcze Alarielka się wraca i za chwilę pewnie tutaj uderzy w to miejsce. Jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o piechotę? Straż Morska z Loternu już tutaj się widzę, kończy mi amunicja powoli. Dwa oddziały już nie mają, już trzy oddziały nie mają amunicji. Ale Straż Feniksa, plus zobaczcie właśnie, o co chodzi z tą hybrydową jednostką. Ona naprawdę robi robotę, jeszcze w late game potrafi się przydać. Tu Gwiazda Velornu stracona, bo zobaczcie, Krogar został przepędzony z Bastylodonem. No i już smok i Alarielka się nie podleczą, wobec czego stwierdziłem, dobra, lecimy. Lecimy za tymi jednostkami, bo trzeba Bastylodona, jak i Krogara, nie pozwolić im wrócić do walki. Trzeba ich po prostu wyautować. Tym bardziej, że piechota Saurusów oraz Świątynnej Straży też już powoli ledwo dycha. Ja mam jeszcze tak, tutaj mam dwa oddziały Straży Feniksa, czyżby dwa? Tak jest, bo tutaj jeden został wyautowany. Ale mam jeszcze troszeczkę włóczni, jeszcze jest Straż Morska z Loternu. No i teraz zobaczcie, obudził się tymi salamandrami orkowy. Ale to już nic nie da, bo zobaczcie, Krogar został zabity przez Alarielkę. Więc teraz już tylko smok może tak naprawdę spokojnie ten ostrzał przyjąć. A i tak Wataha Salamander już się wystraszyła go, bo smok szyje terror. Reszta jednostek też już padła. No i jakoś ten stary, klasyczny build wysokich elfów, gdzie mamy leczącą Alarielkę, mocnego smoka, którego trzeba leczyć, chociaż jak widzicie, nie musiałem go zbytnio leczyć, bardziej Alarielkę, bo jej się tam troszeczkę dostawało, czy to Ręka Bogów, czy Bastyladon, plus jeszcze wsparcie bardzo mocnej piechoty. No, zadziałało tym razem, więc miałem szczęście, udało mi się 2-1 z orkowym wodzem po ciężkich bojach wygrać, więc no, cieszę się bardzo, ale jednocześnie gratuluję orkowemu, że tak dzielnie walczył, że udało mu się wyrwać mi jeden punkt, tak więc nie przegrał do zera. I myślę, że orkowy wódz będzie tylko teraz coraz lepiej grał, będzie trenował na pewno. Na pewno go ta walka zmotywuje do treningów, którą miał ze mną. No i cóż, dziękuję, że oglądaliście mecze. Trochę się nagadałem. Mam nadzieję, że nie za dużo i niezbyt wariacko i chaotycznie. I cóż, zapraszam na kolejne odcinki z Ligi Polskich Młotków i nie tylko. Więc do zobaczenia. Trzymajcie się, hej!